Także witam serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek. Ja was witam i to jest odcinka z nowego farminga, czyli Farming Simulator 22. Następnie tego materiału proszę was zostawić tutaj łapeczki w górę, także zostawcie coś po sobie. Czyli możecie, jak mówię, łapeczkę w górę, subika na kanale. Tego też nie możecie żałować, jeżeli ktoś jest nowy, ogląda nasze kanały, nasze filmy tutaj na tym kanale, to zostaw subika, żeby być na bieżąco z kolejnymi. Zapraszam cię także na szwagry piwcia, masz link w opisie, także wbijaj mordeczko, jeżeli ciebie nie ma. Jeżeli chcesz, żebym ci po dzisiejszym materiał przypił serduszko, to wystarczy, że napiszesz komentarz z hashtagiem, hashtag 3P, a ja ci oczywiście przypnę serduszko. I dzisiaj z nami tutaj pajacuje, jak zwykle na odcinku, pan Piwciu. Kura, witam serdecznie. Witam serdecznie na dzisiejszym odcinku z Farminga 22, już trzeci dzień i trzeci odcinek z tej, tak nie powiedzieć, nie serii, ale miniserii, o. Cześć. Także witamy bardzo serdecznie, jak widzicie, znajdujemy się tutaj, no tutaj przed gospodarstwem, słuchaj, nie? Słuchaj, coś bym ci powiedział, chciałbym sobie stare dzisiaj koguta zabić na rosół. A tego się nie da ogólnie zabijać. No ale wiem, nawet nie karmiliśmy, bo nawet nie mamy tego. Tak, bo nie mamy zboża, a to zboże chyba z tego co wiem, to musiałeś, widzowie, Piwciu wykosił tego jedno pole owsa. Owiec w ogóle może, w ogóle widzowie, owiec może w ogóle dać tutaj? Oni owca nie mogą jeść, chyba tylko konie. A oni tylko pszenicę jęczmią. Jak chodzisz, dajesz tutaj z boku, bo to tak naprawdę dobrze się nie popatrzyli. Dobra, tu kura. Co może dawać, widzowie? Ziarno, a to jest ziarno, to nie wiadomo jakie ziarno, to chyba wszystko. Chodzisz tutaj. Ja mam. O, na dole masz. Kury potrzebują czystego miejsca. Czekaj, pszenica, jęczmień, sorgo. To dupa, dobra. Także widzowie, wracając do dzisiejszego widzowie odcinku. Jak widzicie, tutaj na pierwszym planie znajduje się Ursus, czystysza 60, trzypek. To można tak powiedzieć, nam się objawił na farmie, nam trzypek. No. Jak widzicie, naprawdę widzowie, potężna maszyna polska, nie? Z tyłu mamy widzowie tutaj, jak widzicie, masę Ferguson 1840. Jest to oczywiście widzowie zagraniczna praca kostkująca. Także widzowie dzisiaj praca tutaj. Praca taka, wiecie, polowa, czyli kostkowanie. Nie ma widzowie sipy, ale tutaj zastąpiła nas masę Ferguson. Czy kurwa, masę Ferguson jest zagraniczny, tak powiem ci, człowiek, no jak ktoś kolejny, Polskę, to trudnego. MF kurwa podobnym, co nie? No. Jak widzicie, widzowie, będziemy jechać tutaj na to pole, bo to mówię, widzowie, Piwciu przygotował tutaj, widzowie, sobie, bo tak wiecie, pod odcinek dzisiejszy. O, jak widzicie, przygotowane, widzowie, mam słomę. A Piwciu się, widzowie, dzisiaj zabiera, widzowie, za zbieranie od razu tych kosek z tyłu, za mną będzie sobie, widzowie, fajnie zbierał. Ja mu to, widzowie, kupię przyczepkę i zaraz będzie, tak, widzowie, szyflował. W ostatnim odcinku robiliśmy kosiliśmy ten rzepak, Mietkowski tam coś na gospie, dłubu, tam szklarnie, to napełnia te, to nie wiem, jak zobaczymy to w trakcie, będziemy rozmawiać o reszcie farmingu 22, jak to dalej, jak to takie, jakie wrażenia jeszcze bardziej. No i widzowie ogólnie na poprzednim odcinku pytaliście tego, że Mietek nie ma dźwięków, że nie da się oglądać, nie da się, widzowie, grać na tych motach. To w dzisiejszym odcinku, widzowie, przygotowane, widzowie, ze dźwiękami już. Dobra, weź podepnij tutaj pod tego, pod Zetora Majora bierz, przyczepkę. Jak zakopiłeś. A to od razu, jak słuchajcie, to od razu kupujemy, tak jak powiedzieć, już na odcinku będzie kopione, nie będziemy się bawić jakieś... Tak, od razu, widzowie, kupujemy od razu na odcinku, nie? To nie odpinaj tak, bo to nie jest 19. Widzowie, jak oglądacie ogólnie ten odcinek, to jest, widzowie, czwartek. Zapraszam was w piątek na live'ika, albo także dzisiaj, widzowie, na live'ika. Jak jest to czwartek, rzucony odcinek, to użyję, widzowie, że czwartek, dzisiaj wieczorem będzie live'ik. No sumie jeszcze nie wiem, a to wiecie, dostaniecie powiadomienie, to wbijajcie, nie, ogólnie. I łapeczkę teraz możecie stawić, czekajcie, Piwciu jedzie. I ogólnie, widzowie, dźwięki podgłosiłem na maksa, na 100%, więc teraz, widzowie, nie piszcie w komentarzu, że słychać gry. Ale moim zdaniem 19 z dźwiękami, a 22 to jest duża różnica, bo dałem na fulla, to nawet słabo słychać, nie wiem. A w ogóle, powiem wam, widzowie, że ten farming, nie? Ta nowa, widzowie, ten 22, powiem wam, że ma mega dużo tego, błędów, nie? Bo przed chwilą Piwciu nie mógł się do mnie normalnie połączyć na grę. Jak wszedł, wybrał, widzowie, strój w grze. Chodził tutaj, widzowie, chodził tutaj, jest tylko, był jego napisany nick, prezes, chodził i nie było go widać. Musiał wsiąść do czynnika, wysiąść, wtedy opokazował, nie? O, Tarek na przykład przycięło, nie wiem czemu się przycięło. Bo jakbyś czegoś normalnie pingał, taki masz zajebisty internet, to tak będzie robić. A co, no masz ping jakiś? Pingu nie ma, ale czasami tak przycina, bo... No to kurwa pojebano, to czyli granie, to nie internet, to nie gada na internet. No to optymizacji dobrej nie ma, może SPS-y ma optymizację, ale tego... Dobry, widzowie, nie przetuszajmy, widzowie, odpalamy sobie, widzowie, 3PK. O, widzicie, widzowie, eleganckie dźwięki. Bo nie ryczymy dzisiaj chyba w to pole, kurwa, bo dzisiaj trochę trzeba pracę jakieś polowe zrobić, bo ostatnio robiliśmy. To było oglądał, to jeszcze nie oglądał. Z pierwszy odcinek to był chyba taki zapoznawczy, można tak powiedzieć. No, pierwszy odcinek to wiecie, taki pozapoznawczy ogólnie. Teraz właśnie testujemy, widzowie, jak te kostki w skubej tu chodzi. Ale słuchajcie, dźwięki są, nie?
O, mam nadzieję, że to mi widzowie nie zagłusza nawet. Dobra, widzowie, opuszczamy sobie prasę. Czarny sobie fajnie chodzą. Jak wam się prezentuje ten Zetor Major, tak? To jest Major? Tak, Zetor Major, to jest chyba jaki Zetor Major. Nie, to jest Zetor Forterra HX. Pasuje. 140. Moim zdaniem pasuje, dobra. Zobaczymy, jak ta tekstura jest, bo tutaj tu widzę, że tekstura nawet. Z eleganckim tutaj widzowie no. Przyczepką tego, Pottingera. Taka polska. Dobra, pal, kopciucha. To pa, zobaczymy, możecie patyka to wepchać. Czekaj, najpierw wrócą z maszędzie pracy. Czy jak ty będzie ten czepek? Rura tym bombowcem. I ogień. A jak ten czepek będzie szedł potem po remoncie, to za szybko jest, 10 na godzinę jest, tak? Czekaj, ja ci powiem za chwilę jadę. Snopki, zobaczymy czy suche są. Dzisiaj pogoda grzeje, jak widzicie, mamy sierpień, chyba już końcówka sierpnia, tak? No to w sumie widać, będziemy jechać realnie, tam widać, pojedziemy tę piątkę, nie? Piątkę można pojechać jak najbardziej. Tak. Ale zajebista tekstura belek, stopek jest bardziej, no, taki fajna, bardziej taka, nie? Taka, wiesz, taka żywa, nie? Powiem ci. Takie słomki sobie stają, wiesz, takie no. Z dziurami. Dokładnie, ale widzicie, widzowie, na dzisiejszym odcinku pracujemy sobie polskim sprzętem, jednym Ursusem, tutaj 60 czepekiem. Niestety, widzowie, slip mi jeszcze nie ma. Słuchaj, ty... Nie jest dostępna. No. Tylko słuchaj, ty w koło objedziesz i wtedy jechać, czy będę jednym rządem jechał? A co nie można nawet teraz zbierać. Powiem wam, że czego tak na tyle mało snopek mamy, bo tego owsa mało było, nawożenie zero było nawożenie. A ty się wiesz, mówisz, że mało kostek będzie, to nie wiadomo, jak to będzie kostek, wiesz, to nie musi tak srać po kolei. Jak wiesz, że ta kostka jedna ma? No. 700 litrów. A ta prasa to jest oryginalna, z farmingu Becherowa. No tak, to oryginalna, moc Fergusonowska, nie? Ile ona ma tamtego? No to mówicie, ona kurwa ma tylko jedna kostka 700 litrów. No to wraca z SIP tam ma po 400, po tak, 200, 400, 400 litrów ma. O, powiem ci, czy dźwignie, o, co najmniej jest na... To jest, tak naprawdę to nie jest jeszcze na siłę, to nie wyszło, co nie? Tak naprawdę, to jest już ta modyfikacja. Jest już? Ale jest, ale jak ją dodasz do gry, to już nie wyłączysz jej. Jak masz dodane do gry, to cały czas ci będzie się będziesz mógł podnosić i nie da rady wyłączyć jej już. O, pasy od razu regionalnie działają. Tylko czekaj, jak to teraz tu ustawię te belki. A tego, ja na przykład jak te belki układasz, to jak ci teraz wyrzucać się, czy nie? Powiem ci to, że jest trochę... No czekaj, zobaczymy, jak drugą załaduję, zobaczymy... Bo w 19 mówiłeś, że ta kolizja była, że nie dało rady ładować. No, chodzi o to, że odrzucało mi od tych snopek... No, a teraz jak to wygląda? No teraz zobaczymy, bo teraz to... Nie wiem, czy tak dobrze układać to tak jak, do tak jak boj na rzucę, ci każdy to układasz, po co to układasz? Pole dużo nie jest. Małe, skromne, tylko taki nie kształt taki nie za bardzo, co nie? No, ale zobaczcie, daj fajne ogólnie te kostki, fajne takie, nie? No. Takie malutkie, fajne takie. Ale jestem ciekawy, czy normalka na tym jest dobra, czy nie? No. Widzowie, dzisiaj katujemy, widać czepeka, jak widzicie, dźwięki są, także można, widać, pierwszy raz widać czepeka, posłuchajmy, farmingowa jeszcze dwa, nie? To widzowie dźwięki, także jest, widzowie ekstra. Powiem ci, dobrze się ładuje, nie odbija ani nic. Powiem ci tylko, że to trochę są małe, bo na ta prasa, bo mała prasa jest. No to czyli teraz dobrze działają, tak? No dobrze działają. Powiem ci, pod tym Major pasuje elegancko, trochę jak widzicie na gospie trochę mamy ten zagraniczny ciągnik i taki wymieszany trochę. A, no to wiecie, to ogólnie widzowie teraz dopiero zaczęliśmy grać, widzowie, w te Farmiga 2, to wiecie. To na razie widzowie nie mówcie, że wiecie, że o mnie tego już na polskiej mapie, bo widzowie na razie nie ma, no modu malutko co jest, widzowie, no to takiego widzicie, nie? Jak są ale... to jakieś modu na z portalach, to sami wiecie, jak to wygląda, błędy w logu, sypie, bez dźwięków. No i wiecie ogólnie, jak to wygląda teraz od początki, nie wiecie, co chodzi, nie wiecie, o czym mówię teraz, nie? Takie tropy, kurwa, no tak mówię. Najlepiej to na Les Portal widziałem tylko, że siwniki działają, a gargaty to takie rzeczy by no, bo to jest widowie najłatwiej przekonwertować, nie? No, ale jeżeli, ale to też błędy w logu, tam serce sypie to też. Sypie, bo to ty mi też, widzowie. No ale jedzie, ale wiecie, tego co mamy, widzowie, aktualnie, z tych polskich, co możemy, widzowie, nagrać, no to aktualnie, jak widzicie, nagrywamy, nie? Nie wygląda to może, widzowie, świetnie, super, ale jakoś tam odwzorować może coś takiego, nie? Ale od razu modu też nie będziesz miał, bo to dopiero ile? To jest dopiero to, od poniedziałku dostałeś. No trzeci dzień, powiem. To jest, widzowie, dopiero trzeci dzień farminga, a wiecie, a tu jest, widzowie, już 60, trzypek, widzowie, na farmingu jest nowym, nie? Słuchaj. Tekstura zajebista jest, powiem ci, taka kurwa, no tego ściernicka, co nie? Jest takie podcinane, równiutko. A wiecie, a dzisiaj, widzowie, tak nadeszło nasz, żeby właśnie zrobić tutaj ten odcinek, właśnie spracowanie tych kostek. Musieliśmy sprawdzić właśnie tą prasę, jak właśnie Giant właśnie wykonał, nie? W tych małych kostkach. Chcieliśmy to sprawdzić, no i też, widzowie, mamy te świnie, także musimy, widzowie, coś tam już nakarmić w woli, nie?
bo posłowałoby już by pomału jakiś gnój mieć, ale na razie zboża jeszcze nie mamy, bo to oni też zboże jedzą, jęczmień jedzą. Zboże jedzą, a to tak, oni co ogólnie jeszcze z jedzenia jedzą, to muszę się to zobaczyć ogólnie, co oni z jedzenia jedzą. Chyba rzepak jedzą też, rzepak to mamy, bo zebraliśmy z ostatniego... O, ziemniaki, a najwięcej to kukurydza daje, kukurydza, pszenica, soja, rzepak, słonecznik, ziemniaki, buraki cukrowe. To możemy nakarmić może w dzisiejszym odcinku jeszcze, tak chwilę dam ci przyjechać, to ja pojadę nakarmić ogólnie, o. To akurat to weźmiesz te stopki parę, to trochę bliżej trzeba podjechać, bo to ty trochę wiesz, trochę... Tak o, dobra, masz, widzisz? Jedź, ja jadę sobie zobaczyć, jak się ładuje tym. Zobacz, co ładujesz, ale powiem ci, fajnie się ładuje, bo wtedy na tamty, 19, wiesz, było w 19? Co? Że jak łapałem, to łapałem razem z tym od razu, z przyczepą. Ale zobaczcie, widzowie, co to w ogóle pisze, słoma 700 litrów, masa 32 kg waży. Aż tyle waży? Powiem ci, czy tak? Idzie, kurak, brzytwa. Na razie. Widzowie, trochę to źle pokazuje, bo gdzie widzowie w realu, by taka kocka ważyła 30 kilo. Co ty tam, to ty ile? Gdzie, ile kocka waży, ten 5 kilo? 5 kilo, no. Na tej serii, na mniej serii, tak można powiedzieć, będziemy mieć tutaj terskawki, to jeśli widział... Tak, to na początku odcinka, widzowie, w pierwszym odcinku, żeśmy pokazywali, nie? To właśnie to szklarne, widzowie, mieli. Ale widzicie, widzowie, pronarka fajnie się ogólnie, widzowie, prezentuje tutaj, nie? Po przekonwertowaniu. Ale patrz, tu idzie elegancko. Patrz, zawija elegancko. Elegancko, mówię, daję. Ja mam tak, mówię, na razie to sobie daję pierwsze początki, ale mówię, widzowie, dajcie, widzowie, na razie czas, na wiecie, modmakerom, bo na razie, widzowie, nie ma Jansa, nie? Tego Jansa editora nie ma na razie. Tu ty widzisz, przednika co najmniej, nie jestem oryginalny, dobrze, to ty widzisz. I widzowie, modmakery, widzowie, zaczęło, widzowie, to konwertować te mody i to co, no, widzowie, mam nadzieję, że takie wychody nam odkało coś tam, nie? Żebyśmy sobie, widzowie, coś pograli. Czekamy, widzowie, na pewno na pierwszą mapkę, nie? W polsku. Tylko jeszcze jestem ciekawy, jak tej misji tutaj na tej mapie, bo wiem coś, że jak akceptowałem, bawiłem się dzisiaj rano, wiesz? No. No tak się bawiłem i to tak, kurwa, ci powiem, że od razu na start nie dostajesz, tak 19 masz od razu, wiesz o co chodzi. Maszynę dostajesz, co nie? No. Znaczy się nie, ale w 19 nie musisz brać twojej tamtej wypoczynki, możesz mieć swojej maszyny i robić to. To wiem, ale wolę, żeby szybko to pole, wiesz, wykonać to zadanie, no. to większe by maszyny szybciej, co by szybciej by zeszło, wiesz. Czekajcie, widzowie, ja sobie wziąłem jedną kostkę, ogólnie zobaczymy, jak to działa, czekaj, zwierzęta, 12 zwierząt, zdrowie 0%, pokarm, gnojówka, słoma, należy. Teraz tak, jak się, widzowie, tutaj karmić? Czy trzeba, widzowie, kupować specjalny sprzęt, czy ja mogę tutaj prosto to wrzucić? A to jak to teraz, widzowie, będzie działać? I to teraz, co my teraz, widzowie, odjebiemy? Właśnie nie wiem. Jak to zajebiste, jak to i do działać? O co to chodzi? To się katuje otwiera? Trochę go. To się otwiera, cholera jasna, to się otwiera, tak? Co to jest za banie? Polska moc! Co to jest za banie? Ani nic. Widzowie, powiedzcie mi, widzowie, jak ja mogę tutaj rzucić słomę? Czy ja muszę, widzowie, kupować tą specjalną maszynę, czy jak to wygląda? O cholera jasna, no manie chyba świnie pozdychały mi. No nie leżę z ołogiem. Co to się, widzowie, teraz dzieje? Jak to, widzowie, mogę sypnąć? Rura, to pieca. Czy ktoś, widzowie, może wie? Ale kurzewica, kurwa, jak szlak. Kurzy się jak szlak. Dobra, czekaj, Pipcio, bo ja to ogólnie ogarniam, jak to słomę tutaj wrzucić. Wiecie, no ogólnie więcej, widzowie, odkrywamy tę grę, widzowie, będziemy wspólnie, widzowie, grać na live'ie, no ale to mówię, w czwartek, w piątek będzie, widzowie, do tego live. No, jeszcze popatrzymy, jak te mąka, to wszystko, tam, o, nie wiem. O, kurwa, już mi się podoba. Co jest? Dobrze, ścieli? Ta, słoma, ręcznie? 729 litrów, ale ile trzeba ogólnie? Słuchaj, ale to ręcznie ścieli? Ta, ręcznie. Pierdzielisz. Elegancko. No to ja widzę, że obora jest zrobiona na ręcznie, co nie? Bo wiesz, 19... Ja pierniczy, to ja muszę przyjechać całą tą przyczepą tutaj. No pasowałoby, ja to tutaj... Czekaj, ja tu wsypię jeszcze ten rzepak. Czekajcie, widzowie, zapalimy tego zatora. 25. No. Powiem ci, prasa pasuje sam raz. Gadasz, a pasuje sam raz. Tam zapotrzebowanie mile. Nie patrzyłeś, że zapotrzebowanie tak prasa miała? Nie. Byś musiał luknąć na sklep, tam też tak sklep, jeśli nie tego, nie zaraz pokazali, powiem, jak to wygląda. Zaraz powiem ci, zaraz ona ma 50 koni. To w granicy się mieścimy w czepekiem. No jakbyś wziął balejącą, tam widziałem 100 koni trzeba zrobić. To nie, co ty, kurwa. No tam chyba metafach? Metafach czerwona chyba, no, metafacha. Też fajna jest. Dobra, widzowie, jak to teraz nasypać, jeszcze mi powiedzcie, bo coś tu nie mogę nasypać, wyładuj tutaj. Ja bym chciał, widzowie, nasypać teraz, jak to nasypać? Halo! Taką prasą, słuchaj, jest co prasować na tym polu, myślę, że... Ale małe kawałki są. I taki, i bardziej takie pokosy nie są takie grube nawet, ani nic. Szeroki nawet nie są, to jest sam raz cholera, jasna! Co się stało? Bo to nie da się ogólnie wysypać z tego. Czy teraz tak, wóz nie działa do wysypywania. Czy ogólnie tutaj jakoś inaczej, widzowie, wysypuje. Bo chciałbym, widzowie, rzepak sobie nasypać i świnią dać, nakarmić ich.
A coś pewnie nie mogę wsypać. Ku domu co muciliśmy wtedy, to zabraliśmy ile? Na ten wóz wsypaliśmy, tak? Tak, nie mogę, nie mogę. Dwie tony chyba i w tym kombajnie zostało jeszcze, pamiętam. Teraz ciekawe, widzowie, czy nie działa wóz. Ty, ja teraz ładuję. Może paku mam 3 tony. Bo już trochę dużo spresowałem strasznie. Dobra, dobra. Bo widzicie, widać, mam rzepaku 3 tony, nie mogę widzę tego wyładować, nie? Słuchaj, ucinek nie będziemy dzielić na prasowanie i zbieranie, tylko razem połączymy, co nie Miatkowski, żeby było już... Ta. Dobra, czekajcie, widzowie, ja tu teraz ogólnie ogarnąć, bo tak. Ktoś ten wóz, widzowie, nie jest nam, widzowie, tutaj wyklekotać tego zboża z góry. To zrobimy, widzowie, następującą rzecz. Weźmiemy, widzowie, teraz zrobimy tak. Także musimy, widzowie, kupić jakąś przyczepę, bo tak to nie będzie, nie? Sprawdzimy. Pół pola zebrałem, a prawie całą przyczepę mam. Pół przyczepy, to tak jest dużo. Dobra. Dużo oni to potrzebują, tej słomy? Do ścielania? Tak, trochę trzeba. A tam, słuchaj, jak tam z tym sianem, to wszystko będziemy tam, a będziemy kosić, to wszystko zobaczycie w następnych odcinkach. Stawcie łapkę, suba na kanale, żeby dalej jakoś iść do przodu. Jest coś w miejscu, co nie wiem, Tak koski. Patrzę ogólnie, jak kupiłem to przyczepę. To to ogólnie tak nie jedzie, nie, on stoi w miejscu, czyli prawdopodobnie tam po prostu błędy są, dlatego tak się dzieje. A potem major pod tę przyczepę to jest elegancką. Podjadę tym bombowcem, ciekawe czy teraz będę mógł wysypać. Ale ona, słuchaj, ta przyczepa to ma... Pip cię działa! Wiem, ale na konfigurację ta przyczepa ma, tak? Zboże złodzi też. Mhm. Aha. I co, dobra, czyli się da, czyli jednak wóz jest zrobiony, brakuje czegoś i nie da się wysypać silosa. Aha. Dobra. O, rzepak wsypujemy teraz świnią. Powiem ci, kurwa, nazbieram tych snopków tych pól, tego pola. Jeszcze dalszych tych to nie wiem, co będziemy dalej robić. Co w planach będzie na tych polach będziemy robić, to możecie tam jakieś komentarze. Ja pierdolę, jak te świnie biegają! Co wy chcecie tam zobaczyć dalej, w jakich dalszych akcjach będziemy po kolei robić. Mamy tutaj na tej, można tak powiedzieć, nie w serii. Mamy 3 pola, to w ostatnim odcinku gadaliśmy, tak? 3 pola mamy, tak? Mhm. Tak, 3 pola mamy, to suma, tak na czekaj, bo to jest pokarm ogólnie, tak, wsypałem 3 tony, białko się podniosło, widzę, owoce z ziemi, ziarna, podstawowa żywność, gnojówka, słoma. Tony bym mógł jeszcze sypnąć, ale są na tym, nie, na tym przyczepce tam. Mhm. To chyba, że sobie zawieźć, bo prawie cała ona jest cała, tylko wiesz, że brakuje trochę. Pokaż mi te przyczepki. Dobra, poczekaj, tam zawiozę mi to. Chodźmy, z tego co zostanie, no to wiesz, to przywiozę, nie? To prasować to resztę? Tak, dawaj, prasuj, ja jadę, widzowie, tym. Opasy się fajnie przypięły elegancko. To ci na pewno starczy, bo tam jest dużo tego już. Tych kostek. Dobra, na rura, tydzień. Jedziemy. Jesteś ciekawy, jak będziemy to wszystko, wiesz, ten gnój, nie wiem, czy będziemy gnój mieć na to sztylisko, będziemy mieć, czy... Ja pierdolę, świnia mi spierdoliła! Słyszeliście? Kurwa, świnia spierdoliła! Nie wiem, normalnie biegła świnia. Gdzie ty jesteś? Normalnie, ale teraz już do tego, do środka weszła. Ale to może takie te lagi czasami są, wiesz. Patrz. Świnia biegnie tu, widzowie. Gdzie? To jest gra, widzę, jest bugowana, zobacz, co to się dzieje. Patrz, tu normalnie nagrałem, potem zobaczysz, pokażę ci. O, tu świnia biegnie, no. Ale ja tego nie widzę, bo nie widzisz, nie. Ale potem zobaczysz, normalnie świnia biegnie, zobaczcie, widzowie, ale jaja. Ja pierdziel. A czy ty tego przyczepiasz, jedno kupiłeś, co nie... O, biegnie! Ja pierdziczę, weź kurwa do grotka zaprowadzę go nurkiem. Nie wiem, coś się gra w ogóle, widzowie, że jest zrobiona. Ja pieprzę, jak to ucieka! Za grotka, kurwa, do nas ucieknie. Cholera, jasno, tak w kółko, widzowie, biega. Teraz za świnią będziemy, kurwa, biegać, głupi. Dobra, do grotka poszła. Dobra, chodzi do swoich braci. Polińczyków. Kurwa, jakie szare trupy masz, ciele. Bo jeszcze raz podjechać tutaj. Ale tu strasznie błoto mają, powiem wam. Strasznie tu błoto mają, nie wiem czy takie błoto mają tutaj. Śpioku będą płacie? Czy jak? Dobra, jadę pracować tam. Dobra, biegnę teraz tak. Jak to ogólnie działało? Jak ja to robiłem? Ja tam podrzucałem to, czy jak to robiłem? Jedziemy polską mocą. Tak, podrzucałem tak o kostki. Paliwa mamy. Pracujemy. Jak to działa? O, napełnia się, widzowie, słoma, napełnia się elegancko. Myślałem, że to dłużej zajdzie, ale na odcinku to się nie robię z tym prasowaniem. Tu parę jeszcze zostało, takich krótkich pokosów. Tylko to jest owiec właśnie, to jest owiec i... To jest tak nie za bardzo to, kurwa, by był pszenica albo jęczmień, to lepiej to by, wiesz, prasowało. Dobra. Trochę z... Elegancko nakarmiam. Jak to wygląda? O, widzę, prawie 10 ton mamy. 10 tysięcy litrów. I co to za przyczepa ci poszła? Tych kostków? A co ty?
To resztę to gdzie damy? Na strych, tam na górę da się? Jest tu mi jakiś... Ja to przywiozę na razie. Pomieszczenie jest jakieś w ogóle, żeby to gdzieś oddać? Ułożyć te snopki? Powiem ci, że chyba wszystko pójdzie. No. Tylko może być problem z tym, że... Jak to jest season działa w ogóle na tym? Mietkowski. Że to też będzie snopki znikać, czy jak to jest? No to prawdopodobnie musi schodzić do jakiegoś garażu, inaczej to nie pójdzie. Które ma zrobione ten season? No. Jestem ciekawy, wszystkie tutaj ma zrobione. Jestem ciekawy potem, jak wiesz, masz teraz to i potem teraz masz co? Lato, co nie? Tutaj no. Teraz. Sierpień mamy, końcówkę sierpnia, tak naprawdę. Ja biega normalnie, ja pierdolę. Jak będzie zima, czym jak to zima będzie, jak to w zimie będzie, jak to będzie wszystko wyglądać, wiesz? No zobaczymy, widzę. Na pewno odcinki się pojawią z zimy, jakieś na wiecie, odśnieżanie 30, no. Coś takiego widać się zrobi Ursusem jakimś, nie? Polskim. Wiecie, o co chodzi, nie? No i to się zobaczy, jak to kurwa, jak to z tą ziemią jest, jak wierzymy, jakby orać, albo będziemy ten, to się coś zmieniło, czy nie zmieniło. Na razie jesteśmy na pracach. Czekajcie, bo coś tu mi się uruchomiło. W pracach żniwnych, tak można powiedzieć, i prasowania, co nie? Takie polskie bardziej, tak można powiedzieć. Ta. Połączenie z zagranicznymi maszynami, jest połączenie, o. No. Panie, taki dobra, także widzowie tak, my kończymy widzowie dzisiejszy odcinek, mamy coś ponad 20 minut. To się widzowie za chwilę pipczu dokończy tutaj to. Pracę polowo tutaj tym czypekiem. Tylko trochę tutaj nie pasuje pod to, bo to jest za duża ta maszyna, widzisz. Pasuje pod to. No elegancko i tak widzicie, widzowie, fajnie idzie to ogólnie czypekiem robota. Robota w re, to tak powiem. No i co widzowie, jeżeli chcecie kolejne odcinki z Farminga Simulator 22, kolejne odcinki tutaj z Postnodu. Bo nie, dzisiejszy odcinek właśnie ten się nazywa. Wrzuciliśmy i tam chcieliście, że kiedy będzie Farming 22. No to właśnie jutro wbija właśnie ten odcinek. Tak. Dzisiaj nagrywaliśmy w środę, a czwartek będziecie mieć odcinek elegancki no. Z prasowania. Także widzę, zostawcie coś po sobie, łapeczkę w górę po dzisiejszym materiałem. Nie zapomnijcie także, mówię o nowych tutaj widzach, którzy jeszcze tak. Nie subskrybuje kanału. Zostaw subika, bo lecimy po 32 tysiące subików na kanale. Zapraszam Cię także na grupę Szwagry Pipcia, masz link w opisie. Jeżeli Cię tam nie ma, to zapraszam bardzo serdecznie, bo lecimy tam po 4 tysiące członków na tej grupie. Napisz tutaj hashtag, jeżeli chcesz, żebym Cię przypił serduszko w komentarzu. To hashtag 3P. Dzisiaj ze mną był tutaj drugi gospodarz, odkrywca tego nowego Farminga Simulator 22, pan Szpec? Pipciu. Znachor kurwa od Farminga 22? Paki kombinezon dzisiaj się ubrałem, no. Dzisiaj na spotkanie. Możesz się pożegnać? No co powiem, chyba następnych kolejnych odcinków chyba, że z tej gospy. Cześć, zobaczenia, haja! Także widzowie, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia. Także kurwa, neure!